Cześć, witajcie, to Julece. Witam Was w kolejnym odcinku unpackingu. Tak, dzisiaj będziemy odpakowywać taką paczkę. No tak, jest bardzo duża. Ale nie będę Wam mówić, co w niej jest. Na razie zobaczycie w każdym razie w trakcie, jak będę to odpakowywać. Nie mogę się doczekać, także zaczynam odpakowywanie tej wielkiej folii. Bo jak widzę, to jest bardzo dobrze zapakowane i w sumie się cieszę, że to jest tak zapakowane, bo po prostu tak jest lepiej. I gdybyście się zastanawiali, z jakiego sklepu to zamawiałam, to jest sklep Allegro. Tak, zwykłe Allegro. Nic nadzwyczajnego, po prostu zwykłe Allegro. Ale pewnie się zastanawiacie, co to jest, ale ja Wam nie powiem, ja Wam na razie nie powiem. Wy będziecie musieli się sami przekonać, jak to odpakuję oczywiście. To jest trochę proces odpakowywania tego. Wow. Okej. Okej, już coś widzę, moi drodzy, już coś widzę tutaj. Już coś widzę, tylko żebym tego nie uszkodziła, o nie. O nie, tego bym nie chciała. To jest bardzo ważna rzecz. Wy nawet nie wiecie, jakie to jest. Och. Och. Pewnie jak będę montować ten film, to Wam przyspieszę ten mój proces odpakowywania, także... Ja jeszcze nic nie będę mówić na razie, bo muszę to rozpakować dobrze. Okej, no dobra. Słuchajcie, mam to. O, ja ci pewnie już możecie domyślać, co to może być za dziwne coś. Oczywiście folia bambelkowa, także jest dobrze, bo to jest takie wielkie. Ja cię kręcę, to jest mega wielkie. Wow. Dobra, zaraz się przekonacie. Zaraz uśmierzę waszą. Teraz nie będziecie się cieszyć, bo już. Już prawie to odpakowałam. Nie mam się doczekać. Wow! Mam nadzieję, że... No dobra. Gdzie mam już prawie odpakowany jacie? Okej. Okay. Odpakowałam, także to wygląda tak. Są to kredki Kohinoor Mondelus 72 kolory. To jest ten zestaw art set i wow. Dobra, odświeżymy to, bo ja już naprawdę mieram się ciekawości, żeby zobaczyć te moje kredki. Pewnie się nie spodziewaliście. Kredki? Co to za kredki? No. Ja je bardzo chciałam, bo powiem wam, już miałam Mondeluzy, ale po prostu mi się skończyły i chciałam tą ilość kolorów największą. Okej. Uff. Otwieramy to. Nie mogę się doczekać. Zaczynamy. Wow. Wow. No dobra, to jest coś. Poczekajcie. Okej. Muszę wyciąć to z pudełka. Wow. Trzeba na to uważać. Okej, trzeba najmniej na bok. Wow, ale to jest piękne, zobaczcie. O, widzę, są oddzielone tekturką. Ale to jest piękne, zobaczcie. Ale kolory wspaniałe.
Miałam to są 72 kolory, także bardzo dużo. Tutaj tu widzę są pędzelki. O, tak wygląda pierwszy pędzelek. Mi się bardzo podoba. Na pewno będę ich używać do metody na makro tych kredek, bo nie wiem czy wiecie, ale te kredki są kredkami akwarelowymi. Czyli to znaczy, że możemy jak pokolorujemy cały obrazek na sucho, to wtedy jak cały obrazek zwilżymy pędzelkiem, to wtedy utworzy on efekt akwareli. Także to jest moja bardzo lubiana technika. Tutaj mamy drugą plakietkę. Kurczę, ale to jest piękne, zobaczcie. Na druga plakietka i tu mamy kolejny pędzelek. O, troszeczkę grubszy niż tamten. Tam tak. Fajne jest to, że one mają tutaj taką, wiecie, zakładkę. Wtedy jest fajnie. I tu mamy jeszcze jedną. Tak, moi drodzy, wow, ale piękne. Zobaczcie tutaj. Tak to wygląda. Mają piękne kolory. Wow, ile tu jest niebieskości. Super. Bardzo mi się podoba. Dużo zieleni, po prostu super. I ostatni będzie najgrubszy, ale fajny. Ja muszę dotknąć. Wow, ale on jest sztywny, ja cię. Będę musiała go wodą pewnie zwilżyć, żeby był miękki, ale są bardzo fajne te pędzelki. Ale to jeszcze chyba nie jest wszystko. Jeszcze zobaczcie, bo podobno miały być tu temperówki. Aha! Wiecie, nie wiem, gdzie są temperówki. Temperówki są, wyglądają tak. To jest zwykła przezroczysta temperówka. Tak. Zobaczymy, jak nie sprawdza. A temperówki są schowane tutaj. Zobaczcie, jaki mek. Tutaj. Zobaczcie, są schowane temperówki. Ja może to wyciągnę, czy dobrze wzięli. O, tak wygląda to pudełko. I tutaj są właśnie temperówki. I obie wyglądają tak samo. Może wam pokażę. Mam dwie takie temperówki. Zobaczymy, jak będą się sprawdzały. No, pudełko wygląda tak. Tutaj mamy jeszcze to. I ja może wam dam zbliżenie na wszystkie te. Myślę, że na końcu filmu zobaczycie takie zdjęcia tych wszystkich plakietek i wszystkich kredek, także mam nadzieję, że taki troszkę nietypowy, no nie wiem czy nietypowy, taki troszkę inny, taka troszkę inna paczka też wam się podobała, ponieważ jeszcze nigdy nie odpakowywałam na moim kanale kredek, także mam nadzieję, że kredki wam się podobają. Możecie pisać, czy macie mondeluzy, tak? Czy może używacie mondeluzów, jak wam one się sprawdzają. I jak już mówiłam, na końcu postaram się wstawić zdjęcia tych wszystkich rzeczy, które tutaj były. Także cały zestaw kredek wygląda tak, a na końcu będą jeszcze zdjęcia, także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa!